1 lutego co to za święto? Oczywiście walentynki. 14 luty. Walentynki. O Jezu, tłusty czwartek na pewno. Jeszcze nie. Walentynki, no co może być? No walentynki. Przypada święto świętego Walentego, tak? Czy walentynki. Jak można na co dzień okazywać sobie uczucia? Okazać troskę, zapytać jak ktoś się czuje, w takich drobnych właśnie formach, tak. Coś pomóc. Oczywiście. Przytulić, przytrzymać za rąkę, pomóż w różnych wypadkach. A w takim święcie jak walentynki, kupić się, kwiaty, proszę. Może do restauracji zaprosić. Może. Myślę, że bardzo miło jest okazywać na co dzień sobie uczucia. Wtedy jeden dla drugiego jest bardziej otwarty. I nie tylko w takie utarte święta, czyli walentynki, które się zbliżają. Owszem, walentynki też możemy jakoś sobie zorganizować. Miło wieczór, cały dzień, ale najważniejsze, żeby być dla siebie cały czas otwartym. Robić sobie niespodzianki na co dzień, miłe. I to chyba się liczy przede wszystkim w parze. Uśmiech. Nie wiem co jeszcze. Pomaga pan gotować? Oczywiście, że tak. Coś jeszcze? No małżonka jak jest w pracy, ja pracuję na zmiany, jak ona jest w pracy, to ja przygotowuję obiad. Świetnie. No, było czasu całuski. No tyle, no jakoś tak, zawsze przytulenie. No i tyle, jakoś to tak. No chyba tak lubimy się przytulać właśnie, całować. Dziewczyny nas obskaczą, obcałują, także to chyba tak. Można spędzić z przyjaciółkami, bo to jest dzień miłości pomiędzy nawet przyjaciółmi, więc ja nawet dla mojej przyjaciółki, która jest w Holandii, z którą nie mam sposobności się widzieć na co dzień, w dzień świętego Walentego wysyłam jej widokówkę z życzeniami na świętego Walentego. Za to właśnie podziękowanie za to, że jest. Być ze sobą szczerym, pomagać sobie nawzajem. Jest wiele sposobów na okazywanie takiej czułości. Być ze sobą najważniejsze. To samo. A myślę, że panie najbardziej lubią takie drobne prezenciki na co dzień. No i przede wszystkim lubią, jak mężczyzna pomaga w pracach domowych. Cały rok trzeba sobie uczucia ukazywać, na pewno. No. Zgadzam się, cały rok. Oj, zawsze po pracy, buziak na dzień dobry, wspólna kolacja. No wie pani, ja dużo pracuję i staramy się cały ten czas wolny maksymalnie wykorzystać, jak się tylko da. No, myślę, że nam się udaje ten czas, no. Żona chyba też potwierdzi. Tak? Żona szczęśliwa, uśmiechnięta? Nie wiem, przytulanie, chodzenie za rękę jeszcze. Generalnie okazywanie sobie czułości, w tym również jeśli chodzi o dziecko. Tak. Ma pan swoją walentynkę? Oczywiście, że mam. Pewnie. Co by pani mu chciała w ten szczególny dzień powiedzieć? Że dobrze, że jest. Czy jakieś państwo mają już plany na ten czwartkowy wieczór albo i cały dzień? Ja myślę, że te plany spontanicznie wyjdą. Mam na myśli kino. No, coś mam w zanadrzu. Czyli tajemnica? No, wiadomo, że na walentynki trzeba żonę gdzieś zabrać. Jest kilka pomysłów, ale zobaczymy, co będzie. Jeszcze nie, ponieważ ja jestem w delegacji często i wracam tylko na weekendy, ale to nie znaczy, że te walentynki mogą być na przykład troszkę 2 dni później, na przykład oczywiście. W naszym wypadku mogą być 16. Mały będzie w międzyczasie laurkę robił, ja kupię może kwiaty pokątnie i gdzieś tam schowam, także musi we wtorek. A może jakiś inny walenty się odezwie akurat 14, nigdy nie wiadomo. Oczywiście, że mam plany. Zdradzi nam pan je? A mogę nie zdradzać. Oczywiście. To może niespodzianka. Dokładnie. Będziemy w podróży. W podróży do domu. Będziemy wracać do domu. Ma pan jakieś plany? Oczywiście, wybieramy się z żoną do kina. Standardowo spędzamy je tak jak każdy inny dzień w roku. Tak, tak. Rady dla tych, którzy nie mają tej swojej walentynki, nie mają tego walentego? No, rada jest najlepsza taka, że muszą sobie poszukać taką walentynkę. No, bo jednak życie w samotności bywa trudne. Trzeba szukać, być szczęśliwym, otwartym na związki. No to chyba wszystko. A może właśnie wybrać się gdzieś do klubu, gdzieś coś, może kogoś poznać. Żeby wziął mnie w tym roku w Alpy. Tak. To jest moje życzenie dla niego. No to powiedzmy prawdę, że ich kochamy. Kochamy mocno. Otwórzcie się. Tyle. To jest proste, otworzyć się i przyjdzie samo. Szukać zdecydowanie. Szukać i szukać, bo ciężko to fajna rzecz mieć drugą połówkę, naprawdę. Ale czasami nie szukać na siłę, tylko zostawić to i to jakoś samo przychodzi. Tak to się często dzieje, że im bardziej się szuka albo za czymś goni, to tym jakoś gorzej to po prostu to znaleźć i trafić na to. Też mi się tak wydaje. Ja myślę, że trzeba czekać, na pewno się znajdzie. Szukać sobie, znaleźć taką walentynkę, no. Czyli poszukiwania? Cały czas szukać. Oj, bym musiał się zastanowić. Ale wydaje mi się, że każdy kiedyś na pewno trafi na tą jedną osobę wybraną. Prędzej czy później. Także, żeby się nie zamartwiać, bo to kiedyś ta druga osoba, druga połówka się znajdzie. Czego nie robić? Nie załamywać się. Pewnie tutaj jesteśmy tak naprawdę w miejscu, w którym znajdują się uzdrowiska, sanatoria. Jest skręcony m.in. taki program dla telewizji publicznej, więc zawsze można znaleźć swoją drugą połowę w późniejszym czasie. Nie wiem, pozdrawiamy serdecznie bliskich naszych kochanych. Marcinów! Tak. Dziękujemy bardzo. Tym, którzy nie mają, życzymy, żeby znaleźli. Świetnie. A tym, którzy mają, to trzymać, jak fajne. Myśmy się już znaleźli. Dziękuję.